Ibrahim Czużigajew po ważeniu przed galą KSW 66. No właśnie, kiedy jest ważenie, kiedy jest Tomasz Narkun, twój rywal, to zawsze coś się dzieje. Zastanawiam się, czy ty byłeś gotowy na to, że tu się coś może wydarzyć. No, my z Wiszą zawsze wydaje, że pojawia się Narkun, a co to było? Ожидал от него чего-то? Я думаю, он со мной... Я уверен, что он знает, что со мной никакие шутки не прокатят, и поэтому он воздержался от лишних движений. Я был уверен, я уверен, что со мной никакие жертвы он не будет делать. Ну, не будет. А что тебя так разбавило в таком разе во время этого важения? Но он слишком напрягался, поэтому я ему сказал, расслабься, что ты напрягаешься. Меня всегда забавляют люди, которые на завершении пытаются тебя взглядом напугать. За bardzo się spinał, powiedziałem, że nie spina się, rozluźnij się, co ty. A tak zawsze mnie śmieszą ludzie, którzy chcą oczami przestać kogoś na ważenie. Bardzo mocne słowa z twojej strony w trailerze do tego pojedynku. Zastanawiam się, czy to były słowa tak, wiesz, płynące z serca, czy na potrzebę tego, żeby troszeczkę atmosferę przed walką podkręcić. Trailer, czy to żostka, deszny się werba. Ty сказал это z serca, или просто, żeby bój rozkrutić? Я всегда то, что я говорю искренне, говорю от сердца. Я уверен в себе. То, в чем я не уверен, я умолчу. Поэтому все было искренне. Я завтра говорю с сердца и говорю завтра, что уважаю, потому что я уверен в себе, уверен в своих умельностях. Если не уверен в себе, то не буду говорить никаких непотребных вещей. Mamet Khalidov przed pojedynkami z Tomaszem Narkunem nadał Tomaszowi taki pseudonim, Bałagan. Biorąc pod uwagę styl jego walki, to, że on jest taki niepoukładany w tej stójce. Czy ty się zgodzisz z tym, a jeśli nie, to jaki ty byś nadał pseudonim Narkunowi? Mamet przed bojem Narkun, kliczki te darbach, Audelbajec. Ты тоже, Audelbajec. Ты поддерживаешь это или думаешь как-то по-другому, в том стиле, или это? Mamet, jak jest, opisał jego styl. Mnie niczego dodać. Mamet, jak jest, powiedział, nie mam nic do dodania. A naprawdę nie byłeś pod wrażeniem jakiegokolwiek pojedynku Tomasza Narkuna w walce o pas? Bo my w Polsce byliśmy pod wrażeniem tego, jak poradził sobie z Iwanem Erslanem. Przegrywał tę walkę i sam wpadł na pomysł, jak ją rozwiązać. Rozwiązał ją w stójce, no moim zdaniem, w naprawdę fajnym stylu. Ciekaw jestem, na pewno widziałeś ten pojedynek. Narkun jest cały dyksohitą, w sensie dyklet, primarny pelekszem, fun w Polsce. Iwan jest lecz normalny dyksohitą, bo potem już on wygrywał, bo potem podumał, jak co zrobić, nie szedł do tego. No, jak wam сказать, żeby wpечатлить mnie, on должен był просто взять, проехать по сопернику. A тут było, no jak... Как его звали, с кем он говорил? Иван? Эрслан катался? В данном случае я думаю просто, что Иван работал односторонне. Он его, когда человек клюет в одно место, просто в один прекрасный день он подставил кулак и все. Просто не надо, надо работать разносторонне. Вот в чем была его ошибка. Он был односторонний. И Наркун, ну, по мне так не было ни одного боя, чтобы он прям взял и проехал по сопернику. Поэтому я говорю. Для меня, чтобы впечатлить меня, нужно просто взять и проехаться. Чтобы сделать на мне вражение, как заводник, то заводник должен просто проехать по иным заводнику, а Наркун этого не делает. А с Иваном что было? Иван работал односторонне, а как кто-то работает односторонне, то всегда на него найдет способ. Tomasz w pewien sposób we wczorajszym wywiadzie starał się nieco sprostować twoje słowa odnoszące się do tego, iż nie pokonał on żadnego znaczącego rywala oraz tego, że pokonał Mameda Khalidova nie jednokrotnie, a dwukrotnie. Czy ty podtrzymujesz te słowa, patrząc już troszeczkę z perspektywy czasu, iż byli to rywale nie najwyższej klasy? Mam na jakąś interwiczę. Объяснение Ирба, а Элдол Дешнишен, типа он никого хорошего, не выиграл с никаким хорошим, но он сказал, я выиграл два раза с Мамедом, что ты на это? Инсу Ола Бат. Может быть, многие не знают, но я это как минимум знаю, что первый раз Мамед был болен,
Это раз. Во-вторых, мы второй раз Мамеду засудили. Поэтому для меня этот ответ очевиден. Pewnie wszyscy nie wiedzą tego, co ja wiem, ale ja wiem, że w pierwszej walce Mamed był chory, a w drugiej ja uważam, że został oszukany przez sędziów, więc ja nie uważam, że to są przegrane. Czy ty zamierzasz zostawiać los tego pojedynku w rękach sędziów, czy będziesz dążył do tego, żeby jednak skończyć walkę przed czasem? Ty zabierasz się zostawić to tylko w sądzie, czy ty chcesz zakończyć? Ну, ни один боец не хочет оставлять в решении, до решения судьи доводить бой. Я один из них, но если дойдет, будем делать так, чтобы дошел единогласно в мою пользу. Myślę, że żaden zawodnik nie chce zostawiać decyzję sędzia w rękach sędziów. Mam zamierzam skończyć przed czasem, ale jeśli dojdzie, to zrobię tak, żeby było jednogłośnie moją stronę. Ostatnie godziny przed walką dla zawodnika mogą być relatywnie trudne w kwestii mentalnej. To też jak zawodnicy, jak wojownicy z twojej ojczyzny radzą sobie z tym stresem? Czy macie jakąś specjalną praktykę, czy jesteście na to odporni? Несколько часов перед боем, короче, бойцы, тяжело, короче, перед боем ментально. Как с твоих регионов, Нахчубахт, они как себе? Всем свойственно нервничать. Люди, они все, в принципе, одинаковые по натуре. Но это все дело, я не знаю, может, в характере. У нас нет такого, что в клетке кто-то боится. До клетки, может быть, но в клетке это все. Человек отличается и дерется, как зверь. Wszyscy ludzie, jesteśmy ludźmi, wszyscy po naturze jesteśmy tacy sami, więc stresik przed walką to jest normalna rzecz, ale jeśli chodzi o moją ojczyznę i o moich rodaków, to my w klatce się w ogóle nie boimy, ale przed walką na pewno ktoś ma stres. Mogłeś poczuć tutaj, że już namiastkę tego, co cię czeka pewnie na walce, no bo publiczność tutaj za Tomkiem Narkunem, czy ten doping jest dla ciebie ważny w walce, czy to ma jakieś znaczenie? Ty, короче, мог почувствовать, короче, поддержку в сторону Наркона. В бою, как ты думаешь, это повлияет как-то? Меня всегда мотивировало, когда я был андердогом. И меня всегда мотивировало, когда болели против меня. Наоборот, это прибавляет мне мотивацию. Это то же самое было, когда я дрался со Штрусом. Все меня свистывали, но меня это наоборот заводило. Мне наоборот, то больше мотивует. Jak jestem underdogiem i wszyscy kibice są przeciw mnie. Tak samo miałem w walce z Trusem, jak mnie okrzykiwali czy gwizdali. Mnie to bardziej motywowało do walki. Ibrahim, to czegoż można życzyć? Pomimo oczywiście chęci zrobienia sobie krzywdy w klatce, my życzymy tobie zarówno i jemu, żebyście wyszli z klatki cali i zdrowi. Udać wam w klatkę, żeby podrali bez traum i pobiedy. Спасибо большое, Антни. Дякую. Удачи. Спасибо.